Jakiś czas temu poznałem człowieka, który mi powiedział: ale wiesz co, ja chyba nie wierzę w Boga, na pewno nie wierzę w Kościół. No nic, dopiliśmy tę herbatę, którą zaczęliśmy. Po jakimś czasie ten właśnie człowiek dzwoni do mnie i słyszę w jego głosie szczęście, entuzjazm, i on krzyczy do słuchawki: odnalazłem go! Odnalazłem go i uwierzyłem. To było coś tak niesamowitego. W takiej właśnie tonacji dzisiaj Jezus mówi przypowieść o odnalezionym skarbie. I to dla każdego jest takie zaproszenie, taka możliwość. I dla tych, którzy już są wierzący, i dla tych, którzy gdzieś się oddalili, żeby właśnie rozsmakować się w tym odkryciu, w tym skarbie, w tym bogactwie, które nagle staje się twoim udziałem, nie w jakimś nowym przekonaniu, tylko właśnie w tym niewypowiedzianym szczęściu, że zostało ci to właśnie dane.